Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną kryminalną historię. Mam nadzieję, że uda mi się dziś zaspokoić apetyty tych, którzy lubią długie opracowania. Długie to może za dużo powiedziane, ale dłuższe niż zwykle. Z dużą ilością zdjęć osób, które są zaangażowane w sprawę, bo dziś przygotowałam właśnie dla Was materiał trochę dłuższy. Miałam nadzieję, że zostanie opublikowany w terminie. Niestety, jak zwykle mam opóźnienie, ale mam wrażenie, że zakopałam się w tej sprawie. Jest strasznie dużo informacji, które się nie pokrywają ze sobą. Także chciałam zrobić to najrzetelniej, jak tylko się da. Czy pamiętacie jeszcze sprawę Christine Smart? W marcu pojawił się w niej przełom, a mianowicie osoby odpowiedzialne za jej zaginięcie i morderstwo najprawdopodobniej zostały aresztowane. Ponieważ śledztwo w tej sprawie trwa, szczegóły nie są znane. Wiadome jest, że były prowadzone po raz nie wiem już który prace na podwórku domu państwa Floresów, gdzie podejrzewano, iż ukryte jest ciało Christine. Ciała nie znaleziono, lecz z tego, co mówił prokurator, udało im się zdobyć dowody wystarczające, aby aresztować Floresów. Oczywiście, jeśli dojdzie w tej sprawie do procesu i na światło dzienne wyjdą nowe fakty odnośnie tej feralnej nocy, kiedy zaginęła Christine, to powstanie druga część materiału na jej temat. Miejmy nadzieję, że uda się ukarać winnych i poznamy prawdę. No to teraz proszę się przyznać, kto obalał mój optymizm przy sprawie morderstwa w hotelu, kiedy mówiłam, że może jeszcze uda się znaleźć sprawców. Ha? Ten życie pisze różne scenariusze i miejmy nadzieję, że i tą sprawę da się rozwiązać i dowiemy się, kto popełnił tak okrutną zbrodnię. I w sprawie Gregorego Wilma, o której mówiłam i też serdecznie Was zapraszam, również trwają cały czas badania. Badane są listy od kruka przez grafologów. Badana jest strzykawka, która została znaleziona w miejscu, w którym najprawdopodobniej wrzucono małego Gregorego do rzeki. Są prowadzone testy DNA, które mają przybliżyć nas do osoby, która popełniła tą zbrodnię. No i z takich informacji to by było na tyle. A dziś mamy sprawę francusko-niemiecką. Dla większości nie jest to chyba zaskoczeniem, że wracamy do Francji. I już dziś mogę powiedzieć, że wrócimy tam jeszcze nie raz. Powiem Wam o sprawie, gdzie sprawiedliwość została niemal wydarta pazurami. I równie długo, jak w przypadku Christine Smart, kazała na siebie czekać. Możemy również znaleźć pewne podobieństwo do sprawy Gregorego Wilma oraz Anny Bachmeier. Może nie tak drastyczne jak w tamtych dwóch przypadkach, ale równie okazujące tą rodzicielską miłość i oddanie. Dobijając do sedna, dziś będzie sprawa, która ciągnęła się prawie 30 lat, głównie ze względów dyplomatycznych. No i co? 17 października 2009 roku dr Dieter Krombach zostaje uprowadzony ze swojego domu w Szajdek w Bawarii. Na chodniku przed jego domem sąsiedzi znajdują potłuczone okulary, obuwie i ślady krwi. Są zaniepokojeni na tyle, że bezzwłocznie dzwonią na policję. Na miejscu przestępstwa śledczy znajdują dokumenty obcokrajowca. Trzech mężczyzn pobiło 74-latka, związało i wsadziło do samochodu. Porywacze wepchnęli starszego pana między przednie a tylnie fotele na podłogę. Udali się z porwanym w kierunku francuskiej granicy. W miejscowości Milius około 4 nad ranem porywacze dzwonią na lokalny posterunek policji i podają informację, iż naprzeciwko urzędu celnego na ulicy Rue d'Etiel w bramie będzie na nich czekał mężczyzna. Proszą o bezzwłoczny przyjazd. Osoby oglądające na YouTube mają podgląd właśnie tej uliczki, w której znaleziono doktora Krombacha. Jak widzicie, to wąska, mała uliczka wewnętrzna i jak porywacze później będą mówić, została wybrana zupełnie przypadkowo. Dwa radiowozy udają się na miejsce. Zgodnie z informacją otrzymaną, funkcjonariusze znajdują mężczyznę zakneblowanego, który ma związane ręce i nogi. Jego stan fizyczny nie jest najlepszy. O dziwo, najważniejszym dla tego staruszka zdaje się być, na terytorium jakiego kraju się znajduje. Pyta policjantów o to kilkukrotnie,
Stróże prawa wiedzą już, dlaczego tak bardzo go to interesuje. Mimo odniesionych obrażeń, dr Krombach jest w stanie podać nazwisko osoby odpowiedzialnej za jego stan. Pada nazwisko Bamberski, stróżom prawa ta osoba również jest znana. W krótkim czasie policji udaje się zatrzymać Bamberskiego, ale i Krombach zostaje uwięziony we francuskim areszcie. Ten pierwszy zostaje zwolniony po wpłaceniu kaucji, a Krombach mimo próśb ze strony Niemiec pozostaje zatrzymany. Niemiecka strona wnosi także o ekstradycję André Bamberskiego, ale Francja utrzymuje stanowisko, iż żaden z mężczyzn nie opuści ich kraju. Co takiego się wydarzyło, iż ci dwaj mężczyźni są w zainteresowaniu tych państw? Sprawa sięga roku 1982 i morderstwa 14-letniej Kaliny. 9 lipca 1982 roku Kalinka spędza aktywnie dzień nad Jeziorem Badeńskim. Tam pływa na desce surfingowej, korzysta z uroków miejsca niezwykłego, łączącego trzy kraje z cudownym widokiem na Alpy. Około 17:30 wraca do domu, w którym mieszka z matką, ojczymem, jego dwójką dzieci i bratem. Chociaż powiedzieć, że mieszka, to trochę za dużo. Spędza tam weekendy oraz część ferii i wakacji. Kalina i Nikolas, jej brat, pod opiekę matki trafili w 1980 roku, 3 lata po ślubie Daniel z Krombachem. Nastolatka mieszka w internacie we Freiburgu, ułożonym od domu jej matki o ponad 170 km. Również w tym mieście uczęszcza do francuskiej szkoły średniej. 9 lipca po 19:30 wspólnie zjadają kolację Kalina, jej młodszy brat, matka, ojczym oraz Diana, córka jej ojczyma. Ojczym po kolacji podaje Kalinie zastrzyk z lekiem Ferlekit, który jego zdaniem miał wspomagać opalanie. Następnie dziewczyna wygłupia się trochę z bratem. Nikolas napisał list do swojej sympatii. Kalina chciała go koniecznie przeczytać, na co młodszy brat nie pozwalał. Później udaje się do swojej sypialni, gdzie czyta książki. Około 24 zostaje proszona o wyłączenie światła. Jest to ostatni raz, kiedy Kalina jest widziana żywa. Następnego dnia rano zostaje znaleziona martwa. Nastolatka jest już zimna. Ojczym próbuje ją reanimować oraz podaje jej kolejne 2 zastrzyki z dopaminą oraz Vilaudit. Co do działań tych leków, jeszcze o tym sobie powiemy. Kiedy Daniel sugeruje, że leki, które jej mąż podał Kalinie, mogły przyczynić się do jej śmierci, Krombach stanowczo zaprzecza. Jego zdaniem mógł to być udar słoneczny. Daniel nie ma powodów, by nie ufać mężowi. To świetny kardiolog i dobry człowiek. Zaskakująca jednak jest reakcja Krombacha, który reanimuje człowieka ze stężeniem pośmiertnym i podaje mu leki. Zostaje wezwana karetka, młody lekarz stwierdza zgon, lecz nie podejmuje żadnych innych kroków. Starszy kolega po fachu oznajmia, że on się wszystkim zajmie. Mam tu na myśli oczywiście doktora Krombacha. Rodzina nie była niepokojona przez policję. Doktor Krombach przesłuchany został raz telefonicznie, więc trudno to też nazwać przesłuchaniem. Mężczyzna przyznał, iż podał zastrzyk Kalinie po kolacji z ferlekitu, ponieważ nastolatka miała anemię. A później około 24 podał jej również środki nasenne, bo dziewczyna nie mogła zasnąć. Jak możecie zauważyć, dochodzi do sprzeczności, w jakim celu zostały podane te leki i jakie one miały zastosowanie. Krombach był ostatnią osobą, która widziała dziewczynę żywą i pierwszą, która znalazła jej zwłoki. Jak wspomina Daniel, nie słyszała, kiedy jej mąż kładzie się spać, ani kiedy do domu wraca pasierbica, Diana, która zaraz po kolacji opuściła dom, była już osobą pełnoletnią. Daniel nie słyszała również rano, jak jej mąż wstaje. Kobieta zostaje dopiero obudzona przez męża, kiedy ten zdaje sobie sprawę, że Kalina nie żyje. Ojciec Kaliny dostaje telefon przed południem od byłej żony, która właśnie informuje go o śmierci córki. Dla mężczyzny był to olbrzymi cios. Kalina była jego oczkiem w głowie, jak większość córek dla ojców. Pierwsze informacje podane przez Daniel były takie, że Kalinka zmarła w nocy, ale przyczyny nie są znane. Najprawdopodobniej to udar i że czekają na sekcję zwłok. Do sekcji zwłok dochodzi 48 godzin po śmierci Kaliny. Interesujące jest to, iż zwłoki nie były przetrzymywane w odpowiednich warunkach,
a z racji tego, że był to środek lata, zaczęło dochodzić do procesów rozkładu, co udało się ustalić patologowi. Liczne ślady po zastrzykach, na rękach, nogach, szyi, otarcia na narządach rodnych oraz krew w ich okolicy. Natomiast w środku pochwy biała substancja, zawartość żołądka w drogach oddechowych, w żołądku niestrawiony pokarm. Próbki toksykologiczne nie zostały pobrane, ślady biologiczne z pochwy również nie zostały zbadane. W raporcie była wzmianka, że otarcia na waginie wystąpiły pośmiertnie. Usunięto genitalia. Ustalono, że do śmierci doszło między 3 a 4 rano. Podczas badania ciała Kaliny było obecnych 2 lekarzy i pan Krąbach. Ten ostatni twierdził, iż był za drzwiami sali autopsyjnej. Są jednak osoby, które uważają inaczej. Co jego obecność miała znaczyć w tym miejscu? Po co mężczyzna się tam zjawił? Dla każdego rodzica strata dziecka to olbrzymi cios. Kiedy André zaczął myśleć w miarę logicznie, cała sytuacja wydała mu się co najmniej dziwna. Kalina była atrakcyjną 14-latką, z blond włosami, niebieskimi oczyma. Była niezwykle towarzyska i może nie najlepiej radziła sobie z niemieckim. Bardzo optymistyczna i pozytywna. Wysportowana, pływała na desce, jeździła na nartach, jeździła konno. Nie miała żadnych problemów zdrowotnych. André był mocno związany ze swoimi dziećmi. Po rozwodzie pozostawały pod jego opieką. Mieszkali we francuskim Peszpysk. Ponieważ Bamberski nie radził sobie z prowadzeniem firmy w Maroku i opieką nad dziećmi we Francji, nie mówimy tutaj o problemach natury wychowawczej, a raczej o odległości, którą trzeba było pokonywać między Francją a Marokiem. Chciał, żeby Daniel wyraziła zgodę na przeprowadzkę dzieci do Casablanki, gdzie Kalina i Nicolas wcześniej już mieszkali. Swoją drogą to właśnie tam Daniel poznała Krąbacha, przystojnego, uroczego lekarza placówki dyplomatycznej Niemiec, który mieszkał kilka domów dalej. To również tam nawiązali romans, który kontynuowali po powrocie Bamberskich do Francji. Krąbach podążył za nimi. Powodem wyjazdu z Maroko był właśnie Vita. André zaczął zdawać sobie sprawę, iż pan doktor interesuje się jego żoną trochę za bardzo. Daniel jednak odmówiła wyjazdu dzieciom do Maroka i złożyła wniosek o opiekę nad nimi, którą jej przyznano. Nicolas i Kalina przeprowadzili się do Niemiec. Dzieci tęskniły za ojcem, mimo wielu atrakcji, które fundował im hojny Krąbach. We wrześniu 1982 roku Kalina z bratem mieli wrócić pod opiekę ojca. Zabrakło niespełna 2 miesięcy. André czekał ponad 3 miesiące na wyniki sekcji zwłok. Kiedy dokumenty wpadły w jego ręce, pierwsze co zrobił, to poprosił o ich przetłumaczenie. Na język oczywiście francuski, chociaż dodam w tym miejscu, iż André był pochodzenia polskiego, jego rodzice byli Polakami. Podczas II wojny światowej pracowali przymusowo w Niemczech. Bamberski był uprzedzony do obywateli tego państwa, co potęgowało jego niechęć do Krąbacha. A imię Kaliny było wspomnieniem Polski i kwiatu, który rośnie w naszym kraju. Autopsja wskazuje na czynnik, który mógł doprowadzić do śmierci nastolatki. Ale nikt nie zostaje podejrzany, pociągnięty do odpowiedzialności. Mimo raportu, który ewidentnie mówi, że śmierć Kaliny nie była naturalna. Śledztwo w Niemczech zostaje zamknięte. Nie stwierdzono udziału osób trzecich w śmierci Kaliny. Frustracja André sięga zenitu. Jest osamotniony w swoich podejrzeniach, oskarżeniach i przekonaniach. Nikt nie chce rozwiać jego wątpliwości i odpowiedzieć na jego pytania. Kalinie podano ferlekit, lek zawierający sporo żelaza, stosowany w przypadkach anemii. Ale czy faktycznie Krąbach podał to Kalinie, czy tylko tak powiedział dziewczynce i jej matce? Mówił również, że podał jej tabletkę nasenną. Przyznał w rozmowie z policją i lekarzem karetki, że pośmiertnie podał nastolatce dopaminę, co właściwie może go tłumaczyć w przypadku, gdy lek zostałby podany osobie jeszcze żywej, a tu jest mowa o stężeniu pośmiertnym, to chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, co to oznacza, a tym bardziej lekarz. Kolejny zastrzyk, który wykonał doktorek, bo na miano doktora to on w ogóle nie zasługuje,
Nawet konowałem go tu nie można chyba nazwać. Ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Tak więc kolejnym lekiem, który podał pośmiertnie już Kalinie, był Dilaudid, silny lek przeciwbólowy, często używany jako zamiennik morfiny na bazie opioidów. No i tu mam wątpliwości, w jakim celu został podany ten lek. Skoro działa podobnie jak morfina, to nie widzę potrzeby podawania go w przypadku ratowania życia, ale nie znam się na medycynie na tyle, żeby to stwierdzić w 100%. Po prostu kalkuluję. Obrażenia, jakich doznała nastolatka, obrażenia narządów rodnych, mogą sugerować dobrowolny stosunek lub gwałt, ale patolog stwierdził, iż otarcia powstały pośmiertnie, więc o żadnej dobrowolności nie ma tu mowy. Następnie sekcja zwłok wykazała, iż Kalina miała niestrawiony pokarm w żołądku, co świadczy, że zmarła zaraz po kolacji albo musiała jeszcze jeść coś przed śmiercią. Kolejną wskazówką jest treść pokarmowa w drogach oddechowych, co wskazuje na uduszenie bądź zachłyśnięcie. Jak by tego nie interpretować, to ktoś przyczynił się do śmierci tej dziewczynki. Jeśli nie celowo, to może niezamierzenie, ale jednak. Oczywiście biorąc pod uwagę prawdomówność ojczyma, bo na chwilę obecną opieramy się tylko na tym, co on powiedział. Andrzej jest inteligentnym człowiekiem, dobrze sytuowanym i rozsądnym. Potrafi łączyć fakty, wyciągać wnioski. Skoro nie przeprowadzono toksykologii i badań płynu, który znajdował się w pochwie Kaliny, to raport opiera się głównie na zeznaniach Kołbacha i tego, co on twierdzi, że podał nastolatce. Andrzej kontaktował się z prokuratorem, prosząc o dodatkowe badania, między innymi o zbadanie właśnie próbek płynu, który znajdował się w pochwie Kaliny. Na odpowiedź musiał czekać długo, po czym przyznano, że żadnych takich badań nie wykonano. Kiedy Andrzej drążył temat i chciał, aby wykonano to badanie, okazało się, że narządy, które usunięto Kalinie, przepadły i ich nie ma. Twierdzono, że zostały pochowane razem z dziewczyną. Wszystkie kroki prawne, które próbował podjąć Bamberski, były odrzucane przez niemieckie władze. To właśnie te posunięcia skłoniły Andrzej do zagłębienia się w koneksje bawarskiej elity, a raczej powiązania Kronbacha, które były liczne ze względu na to, że pracował w placówce dyplomatycznej, więc niejako był związany z polityką. Młody lekarz, który zostawił sprawę ojczymowi zmarłej nastolatki, policja, która w ogóle nie przesłuchała osób mieszkających w domu, prokurator, który nie widział podstaw do wszczęcia dochodzenia, to wszystko wydaje się być podejrzane. Była żona stawała się nie mieć żadnych wątpliwości co do prawdomówności obecnego męża. Choć stosunki między Daniel i Andrzej były napięte przed całą tą sytuacją, to tak naprawdę kulminacja całej złości miała miejsce, kiedy Andrzej zaczął drążyć temat, chciał się dowiedzieć od Daniel wszystkiego i po tym właśnie telefonie, gdzie Andrzej obwiniał męża Daniel, zadawał niewygodne pytania, przestali ze sobą rozmawiać i głównie odnosili się do siebie poprzez media. Zaczęła się walka o prawdę. Bamberski nie widział innego sensu życia, jak udowodnić winę Kronbacha. Jak twierdził w wywiadach, obiecał to Kalinie. Miał obsesję na punkcie śmierci swojej córki. Tu nie ma się w ogóle czemu dziwić. Jego walka trwała około 30 lat. Poświęcił się jej bez pamięci. Czas, pieniądze, nic nie miało znaczenia. Andrzej zatrudnił świetnego niemieckiego prawnika, któremu udało się pchnąć tą sprawę
naprzód, lecz tylko na chwilę. Trzech niemieckich lekarzy poddało w wątpliwość zeznania Krombacha i podanych przez niego środków. Udało się również namówić policję do przesłuchania wszystkich obecnych w domu w dniu śmierci Kaliny. Mimo iż ich zeznania się różniły, sprawa znów stanęła w martwym punkcie. Ojciec Kaliny nie zostaje bierny. Drukuje ulotki z informacją o Krombachu, które rozdaje mieszkańcom Lindau podczas dnia piwa. Audra tak mówi na ten temat w jednym z wywiadów. Napisałem do mieszkańców. Powiedziałem im, że muszą wiedzieć, że w ich mieście jest lekarz kryminalista. Podałem jego nazwisko, adres i powiedziałem, że zgwałcił i zabił moją córkę. Krombach pozywa Ondrę o zniesławienie, no i oczywiście wygrywa sprawę. Na jego konto ma wpłynąć 500 tysięcy marek. Ondrę jednak odmawia zapłacenia, no i z całej sytuacji odczuwa satysfakcję, bo coraz więcej osób zaczyna mówić o tej sprawie. Również we Francji Ondrę podjął kroki prawne w celu osadzenia Krombacha. Strona niemiecka jednak odmówiła współpracy, a postępowanie toczyło się wolno z racji zmieniających się sędziów, ale też braku współpracy Niemiec. W 1985 roku ekshumowano szczątki Kaliny. Czołowy francuski lekarz medycyny sądowej wyciągnął wnioski, iż przyczyną śmierci Kaliny było uduszenie. To zgadza się z wnioskiem niemieckich patologów. W szczątkach nastolatki odkryto spore ilości środków uspokajających, a genitalia, które miały znajdować się z ciałem Kaliny, zniknęły. W 1993 roku Dita Krombach zostaje postawiony w stan oskarżenia przez paryskie władze. Proces był kilkukrotnie przesuwany w czasie na prośby oskarżonego, a na końcowy ustalony termin Krombach odmówił przyjazdu. Wyrok został wydany zaocznie. Dita Krombach został skazany na 15 lat więzienia. Francuskie władze nie zdecydowały się na wydanie międzynarodowego listu gończego, a doktorek odwołał się do Trybunału Praw Człowieka. Dwa lata po tym, jak został skazany we Francji, wpłynęło do niemieckiej policji zawiadomienie, iż Krombach dopuścił się odurzenia i gwałtu na nieletniej. Dziewczyna, jego pacjentka, miała lat 16 i dowody były przytłaczające tym razem. Krombach musiał się przyznać do gwałtu. Kiedy sprawa została nagłośniona, zjawiło się więcej kobiet oskarżających go o gwałt, lecz te sprawy umorzono z braku dowodów. Stowarzyszenie, które powstało, Sprawiedliwość dla Kalinki, o procesie Krombacha w Niemczech pisze tak. Krombach mówił o gwałcie bez skruchy, raczej z rozbawionym cynizmem. Psychiatra, który złożył zeznanie, opisał go jako osobę narcystyczną, która stawia się ponad prawem. Prawo z kolei zrobiło wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Krombacha do tego przekonania, wydając mu wyrok w zawieszeniu. Małżeństwo Danieli Krombacha trwało 7 lat. Kiedy kobieta zdała sobie sprawę, iż jej mąż jest zwykłym łotrem, zaczęły do niej docierać informacje o zdradach, oskarżeniach o gwałt. Pojawiła się też informacja o nieletniej sąsiadce, z którą Krombach uprawiał seks, jeśli możemy tak to nazwać, w swoim domu, podczas gdy Daniel spała w sypialni, odurzona przez męża lekami nasennymi. Po rozwodzie Daniel przestała bronić doktorka i we wszystkich wywiadach mówiła, że chce poznać tylko prawdę i skazać winnego. Kobieta wróciła do Francji, zamieszkała na wsi i odcięła się praktycznie od świata. Myślę, że Daniel jest osobą, która do końca swoich dni będzie się obwiniać o to, co się stało. W roku 2000 Krombach został aresztowany w Austrii. Mężczyzna czekał tam na ekstradycję do Francji.
Nie bardzo właśnie zrozumiałam tą informację, ponieważ francuskie władze nie wydały międzynarodowego listu gończego, no chyba, że oni mają z Austrią jakieś inne umowy. Strona niemiecka jednak wydała oficjalne pismo, iż Krombach został już osądzony w Niemczech, także Austria musiała wypuścić wolno pana doktora. W międzyczasie powstało kilka filmów dokumentalnych i fabularnych, opartych na historii nastolatki. Podczas emisji jednego z filmów pacjentka Krombacha dowiedziała się o jego przeszłości i pozbawieniu praw do wykonywania zawodu. Zgłosiła sprawę na policję. Doktorek wykonywał zawód mimo zakazu. Został skazany na 18 miesięcy więzienia. Za gwałt Krombach otrzymał wyrok w zawieszeniu. Mimo podejrzeń i poszlak wiążących go ze śmiercią Kaliny, śledztwo jest umorzane, a za wykonywanie zawodu bez zezwolenia kara więzienia. Niewielka, ale zawsze. Bamberski nieustannie dążył do prawdy. Mimo rzucanych mu kłód pod nogi, stale pozyskiwał informacje o Krombachu. Tam ciągle byli aktywni detektywi, którzy pomagali mu. Mimo licznych przeprowadzek doktorka, André zawsze znał jego adres, numer telefonu. Wielokrotnie też udawał się do Bawarii, rozmawiał ze wszystkimi, którzy chcieli go słuchać, którzy mieli coś do powiedzenia o Krombachu. W 2012 roku sprawa Kaliny miała zostać zamknięta. Na dobre. Upływał okres 30 lat od popełnienia zbrodni, co oznacza, że zgodnie z francuskim prawem dojdzie do przedawnienia. Wszystkie kroki prawne, które podjął André w obu krajach, zostały wyczerpane. Czas na wymierzenie sprawiedliwości się kurczył, a Bamberski odczuwał to bardzo intensywnie. Do tego pojawiły się informacje, iż Krombach ma zamiar opuścić Europę. Bamberski szukał ludzi gotowych uprowadzić Krombacha do Francji. Dwukrotnie zapłacił za uprowadzenie, lecz został oszukany. Ojciec Kaliny mówił, iż prosił o to nawet prywatnego detektywa, lecz ten odmówił. Będąc w Austrii, otwarcie rozmawiał na ten temat z różnymi osobami, kelnerami, pracownikami hotelu i innymi przypadkowo spotkanymi osobami. Podczas tej podróży do André zadzwonił mężczyzna. Przedstawił się jako Anton, poprosił o spotkanie i wyraził chęć pomocy w uprowadzeniu Krombacha. André się zgodził, spotkał się następnego dnia z mężczyzną. Rozmawiali na temat sprawy Kaliny. Anton nie chciał pieniędzy. Prosił jedynie o pokrycie kosztów przejazdu. Nieznajomy mówił wprost, że nie godzi się na takie postępowanie względem dzieci i że zrobi to, bo tak uważa za słuszne. Mężczyźni kilka dni później udali się do Niemiec, a Bamberski pokazał Antonowi dom Krombacha i samego podejrzanego. Na tym skończyły się ich kontakty przed porwaniem. André wrócił do Francji i jak sam twierdzi, nie był pewien, czy Anton faktycznie to zrobił. Bamberski nigdy nie umniejszał też swojej winy w porwaniu, choć na miejscu zdarzenia go nie było. 17 października 2009 roku około 22 dzwoni telefon w domu André. Rozmówcą była kobieta, która poleciła André przygotować się na podróż do Milus. André zdał sobie dopiero po chwili sprawę, co oznacza ten telefon. Z racji tego, że doszło do uprowadzenia, a jako zleceniodawcę Krombach wskazał Bamberskiego, ten zresztą nie zaprzeczał, że był związany z porwaniem Krombacha, został aresztowany. Po wpłaceniu kaucji jednak wypuszczono go na wolność. Na Krombachu wisiał nakaz aresztowania i wyrok 15 lat, który wiele lat temu wydał paryski sąd, od którego Krombach się nie odwołał. Bardzo szybko również ustalono nazwisko porywacza. Jak się okazało, Anton Krasinisi, objęty statusem uchodźcy z Austrii, niegdyś mieszkaniec Kosowa, zgubił dokumenty przed domem Krombacha. Zamieszanych w porwanie doktora było więcej osób. W uprowadzeniu brały udział czynny jeszcze dwie osoby poza Antonem. Rosjanin, którego personalia nie są znane, wiadomo jedynie, iż miał na imię Iwan, Gruzin, Kacza, Bawlowani, no i Anton.
Co łączyło tych ludzi? Trudno powiedzieć. Anton uważa, że mężczyzn, którzy pomagali w uprowadzeniu, wcześniej nie znał, a kobieta, która kontaktowała się z Bamberskim, była jego znajomą, dziennikarką, która pisała o sprawie Kaliny już jakiś czas temu. To właśnie ta kobieta miała zapoznać Antona ze sprawą Kaliny i jej ojca poszukującego sprawiedliwości. Bamberski zatrudnił adwokatów, którzy pomagali Antonowi, Kaczy i Heidi, bo tak miała na imię dziennikarka. Był bardzo wdzięczny za pomoc w dostarczeniu Krombacha do Francji. Andrzej wielokrotnie podkreślał, że Anton zrobił to bezinteresownie. Wszyscy oskarżeni w sprawie uprowadzenia Krombacha dostali niskie wyroki. Andrzej 6 miesięcy w zawieszeniu, Anton i Kacza po roku. Anton przebywał chwilę w więzieniu, później został objęty aresztem domowym, co z Kaczą nie udało mi się ustalić. Dla André sprawa zakończyła się pomyślnie. Mniej szczęścia miał Krasinisi. W Austrii został pozbawiony statusu uchodźcy, a Francja odmówiła mu nadania takiego. Jednak przyznał, że rozgłos, który przyniosła mu ta sprawa, wniósł do jego życia wiele dobrego. O, Antonie jest troszkę informacji, miał żonę, dwójkę dzieci, pracował, ale był też karany. Nie był chyba tak nieskazitelnie czysty. Odnośnie tych relacji i jak doszło do spotkania tych wszystkich osób biorących udział w porwaniu, informacji jest niewiele. Jak sami zainteresowani twierdzą, Rosjanina, żaden z nich nie znał nazwiska, nie mogą wskazać miejsca jego pobytu. W trakcie swojego procesu o uprowadzenie Krombacha Anton twierdził, że to nie on i nie Kacza pobili pana doktora, tylko że zrobił to wcześniej wspomniany Rosjanin. No i właściwie no nie ma co ukrywać, że panowie postąpili chyba dobrze, stawiając Krombacha przed sądem, a nie zabijając go na przykład. I nawet tu sędzia wypowiedział się w taki sposób, że on jako człowiek rozumie Bamberskiego, jednak jako sędzia musi go potępić. Bamberski dostał, tak jak mówiłam, 6 miesięcy w zawieszeniu, pozostali po roku. Prawnicy Krombacha odwoływali się kilkukrotnie. Próbowali wstrzymać proces, sam doktorek symulował różne choroby serca. W końcu był w tym dobry. Lecz sprawiedliwości miało stać się zadość. Większość zeznań świadczyła o winie Krombacha, a i ekspertyzy nie stawiały go w dobrym świetle. Biegli zeznali, iż próbki pobrane ze szczątków Kaliny wykazały, że w jej organizmie były olbrzymie dawki środków nasennych. Ilość substancji, którą jej podano, uśpiłaby nastolatkę spokojnie na 8 godzin, a po wybudzeniu mogłaby zupełnie nic nie pamiętać. Te badania były wykonywane w 2010 roku, czyli zgodnie z najnowszymi technologiami w tamtym czasie. Oprócz środków wyżej wspomnianych, w organizmie nastolatki miały znajdować się dwa inne leki stosowane w leczeniu szpitalnym. Matka Kaliny mówiła o tym, że nie słyszała nic tamtej nocy. Spała bardzo mocno. Czy dostała od męża tamtego dnia tabletki nasenne? Brat Kaliny mówił, iż dopiero rano obudziło jego syreny karetki. On też nie ma wątpliwości co do winy Krombacha. Wspominał przed sądem, że jako mały chłopiec, bo zaledwie 11-letni, nie był w stanie łączyć faktów. Dziś patrzy na całość. Zeznania pacjentek Krombacha, które były przekonane o tym, iż pod wpływem narkozy czy też innych środków ograniczających świadomość, podczas zabiegu były gwałcone. O dwóch nastolatkach, które ujawniły już również pod pretekstem podania im zastrzyku z żelazem, a faktycznie środkiem nasennym, Dita odbywał z nimi stosunki. Zabrał je nawet na wakacje. Kiedy dziewczyny zwierzyły się mamie z traumatycznych przeżyć, ta je zbeształa.
mówiąc, żeby nie wymyślały, bo Krombach to porządny facet. O sytuacji, kiedy podał Daniel leki i uprawiał seks z nastolatką w ich domu. Mimo iż większość tych czynów mu nie udowodniono, to maluje nam się obraz człowieka mocno zaburzonego, drapieżnika seksualnego. Biorąc pod uwagę wiek ofiar, które są znane i o których jest troszkę więcej, tak jak te dziewczyny, które wybrały się z nim na wakacje, Kalina czy małoletnia sąsiadka, można stwierdzić, że Krombach był zwyczajnie pedofilem i to jeszcze tak paskudnym, że usypiał swoje ofiary, nie dając im żadnej szansy na obronę. 22 października 2011 roku Wita Krombach został skazany na 15 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci 14-letniej Kaliny Bamberski, podając jej środki odurzające. W związku z obrażeniami nastolatki nie było wątpliwości, iż cel działań Krombacha był jeden – napaść seksualna. W 2012 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy, a w 2014 sąd kasacyjny odrzucił wniosek adwokatów Krombacha. Adwokaci Krombacha jeszcze odwołali się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jednak i ten odrzucił wniosek, nie widząc żadnych uchybień. Po 9 latach spędzonych w więzieniu Krombach został zwolniony ze względu na stan zdrowia. Był już panem mocno po 80. No i kochani, tak ta historia się kończy. Pan Bamberski mówi, że jest zadowolony z wyroku, że cieszy się, że mógł oddać swojej córce sprawiedliwość. Najbardziej przykre jest chyba to, że Niemcy podeszli do tego jakoś lekką ręką i pozwolili takiemu człowiekowi funkcjonować. Nikt się tam nie zagłębił w te jego sprawy, mimo licznych oskarżeń o gwałty. Pan Bamberski często też w wywiadach wspominał, że Niemcy mają to do siebie, że stają po stronie swoich obywateli, a obcokrajowcy są niesprawiedliwie traktowani. Ja nie mogę się do tego w żaden sposób odnieść, ponieważ nie mam takiego doświadczenia. Wiem, że tam jeden z dziennikarzy niemieckich nawet wdał się w dyskusję z panem Bamberskim odnośnie jego postrzegania wymiaru sprawiedliwości w Niemczech. Mam nadzieję, że wy nie macie takich doświadczeń z naszymi sąsiadami. Słyszę, że nowi milusińscy moich synów skwierczą sobie w tle, to papugi, nasi nowi domownicy. Następnym razem postaram się, żeby stały jeszcze dalej, bo mimo dwóch par drzwi zamkniętych ciągle je słychać. A w szczególności jak mówię, wtedy one też mają ochotę sobie porozmawiać. Za co was przepraszam, może to być uciążliwe dla niektórych. Zachęcam was również do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę i komentowania. I witam, mamy kilku nowych mężczyzn na pokładzie, co się rzadko zdarza, bo jakieś 99% słuchających to kobiety, tak mi pokazują statystyki. Jeśli macie jakieś propozycje na listę o zaginionych, o których chcielibyście posłuchać, to bardzo chętnie dla was nagram, jeśli oczywiście nie będzie już nadany temat materiału na YouTubie, bo nie lubię powtarzać tematów. Na przyszły tydzień jestem już przygotowana, może znów nie będzie długo, ale będzie o sprawie, o której warto opowiedzieć, bo są duże szanse, że osoba zaginiona żyje, a w czasie zaginięcia była bardzo młodą osobą, może teraz nie wie, jak się skontaktować z rodziną, a rodzina ciągle jej szuka. Dobrze, kochani, zapraszam was w przyszłym tygodniu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.